Już jako dziecko chciałem reprezentować Wisłę Płock, jednak nigdy nie sądziłem, że będę to robił jako prezes. Tak. Najpierw Wisła Płock, a potem reprezentacja. Tak powinna wyglądać trenerska ścieżka kolejnych selekcjonerów. Tak. Piłkarska sekcja Wisły Płock awansuje do europejskich pucharów szybciej niż handbalowa. Zdobędzie Mistrzostwo Polski. Tak. Uda nam się tego dokonać już w tym sezonie. Uda nam się. Czyli tak. Tak. Dajcie mi budżet Lecha lub Legii, a faza grupowa europejskich pucharów będzie codziennością. Tak. Uważam, że Jerzy Brzęczek popełnił błąd, powołując Arkadiusza Recę, gdy ten nie grał w klubie. Nie. Żaden piłkarz nie jest ważniejszy od trenera. Tak. No chyba, że mówimy o Dominiku Furmanie. Nie. Jedyne, co mnie dziwi w powołaniu dla Dominika Furmana, to to, że nastąpiło tak późno. Tak. Arkadiusz Reca, regularnie grający w klubie, to najlepszy polski lewy obrońca. Zdecydowanie. Mógłbym mieć inne zdanie, gdyby moim zdaniem był nie Reca, a Mariusz Maciej Rybus. Nie. Jestem lepszym prezesem niż teściem, bo sprzedałem własnego zięcia za pieniądze. Jestem, tak. Jako kibic byłem na wszystkich meczach Wisły Płock w europejskich pucharach. Tak jest. Wkurzają mnie flagi i okrzyki z pozdrowieniami do więzienia. Tak. Zagłębie Sosnowiec spadło, ale w Ekstraklasie ciągle jest prezes, który ma klubowy tatuaż. Tak jest. Ten prezes odpowiada właśnie na pytania w Pomidorze. Tak jest. W Płocku kibice oglądają mecze w warunkach urągających standardom Ekstraklasy. Tak. Kiedyś powiem całą prawdę o konflikcie Marcina Kaczmarka z Dominikiem Furmanem. Nie było konfliktu, ale tak. To bzdura, że prezes nie powinien pojawiać się w szatni piłkarzy. To bzdura, tak. Największy zawód transferowy ostatnich lat? Zdecydowanie Semir Stilić. Nie. Radosław Sobolewski był bardzo dobrym piłkarzem, ale trenerem będzie jeszcze lepszym. Tak. Choć po odejściu Leszka Ojrzyńskiego na liście kandydatów wcale nie był numerem jeden. Tak. Szkoleniowiec z zagranicy? Po moim trupie. Nie. W rozmowach kontraktowych z piłkarzami, które nie zmierzają do szczęśliwego finału, niekiedy używam argumentu: a wiesz, że Płock był stolicą Polski? Tak jest. Działa? Działa. Występ w Lidze Plus Ekstra to było moje marzenie od dobrych 20 lat. Ponad 20 lat, tak, to było moje marzenie. I się dzisiaj spełniło pytanie. I użył, nie użył pan pomidora, bo to najłatwiejsze pytanie było na koniec.